Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie. Taka batelka za 2600 na sam początek dzisiejszego filmu. Skrzynka oczywiście gocza. Mamy skauta za 36,80. No tutaj bardzo zbliżone te ceny tych naszych skinów. Teraz my z kolei dostajemy Digielka, no ale niestety ten Galil 200 zł, więc no kurczę, zaczęcie dosyć słabe, tym bardziej, że mój przeciwnik, no właśnie, Akihabara jest 1300 zł. Nie podoba mi się to, czy tu Block Fight mi mignął gdzieś, co mi się wydawało. Szczerze nie wiem, no ale liczymy oczywiście, że z tej ostatniej skrzyni coś nam się uda dostać. Jest kałak za kafla, ale to niestety będzie, no właśnie, bitwa przegrana, 500 zł straty. No niestety na Akihabara trochę różnicę zrobił tutaj, więc idziemy oczywiście na skrzynki od was, no bo liczę dzisiaj, że uda mi się coś na tych waszych skrzynkach fajnego ugrać. Oczywiście konkurs na skrzynkę, tak? Jak oczywiście chcesz wygrać, sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzyk, no i oczywiście dąż na Discorda i użyj kodu CROXINGI for skinsie. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, to logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście kod promocyjny. No i tutaj chodzi CROXI przez 2x, wpisujesz 5% więcej oczywiście do każdej wpłaty. No i skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, 25% knife, no tak jak autor napisał, tak oczywiście jest, 75% na skauta, znaczy nie na skauta, tylko na famasa i dostajemy dwa noże, więc no jak na to, że było tutaj 25%, no to nie ma tragedii naprawdę. Jeżeli będziemy podtrzymywać ten aspekt trafienia chociaż jednej kosy w pięciu takich otwarciach, no to będzie naprawdę, chociaż nie, czekaj, jedna na pięć, no... No dobra, never mind, nie będę się w to zagłębiał, bo tutaj zaraz wiecie, ciężka matematyka, stary, a na to nie jestem przygotowany, na oczywiście filmie. Zobaczmy dalej, 650, no to faktycznie chyba lepiej jakby dwie leciały, znaczy no na pewno lepiej, żeby dwie leciały, fajnie jakby 5 w ogóle poleciało, ale no właśnie, 5 póki co poleciało nam jedynie famasów, więc zobaczmy jak będzie dalej, w ogóle zobaczymy, czy uda mi się trafić tutaj coś innego niż właśnie te good knife'y i te właśnie jakieś rust coaty, bo jestem naprawdę ciekaw, bo no naprawdę tutaj no są ładne nożyki, tak? Jest jakiś właśnie karambicik, jest bajonesik, jest nawet butterfly, więc te noże tutaj naprawdę do trafienia są. Tutaj trzy na raz dostaliśmy w oczywiście pięciu takich otwarciach na raz, no i mamy dwie kosy, więc to też tragedii nie ma. Jest to 830 zł i myślę, że możemy pójść sobie na kontrakty z tymi naszymi kosami, które oczywiście udało nam się dostać, a mamy tutaj 3700. No dobra, podpisujemy, zobaczmy co nam się uda zdobyć z tego kontraktu. 3700, no klasycznie nawet te 60 zł musiałem wyjść na minus, bo GeForce Skins nie byłby sobą, gdyby oczywiście na tych kontraktach nie dałoby mi minusu, tak? Zobaczmy, mamy jeszcze 4 koła, no trzeba tutaj spróbować do tego filmu wrócić, więc wrzucam oczywiście skrzynię bilioner, 2000, dobra, dorzućmy jeszcze dwie, żeby było 2800 i zobaczmy, jak taka bitewka tutaj zadziała na nasz budżet. Mam nadzieję, że wleci tutaj potężny zastrzyk gotówki, no bo troszkę tutaj na samym początku wyszliśmy na minus, niestety przez tą bitwę, więc liczymy, że ta bitwa będzie takim przełomem na dzisiejszym filmie, że wyjdziemy na plus. Oczywiście liczymy na... No, chyba już nie mam na co liczyć, stary, tak naprawdę, coś mi się wydaje. No ta łupa fate, no ewidentnie chyba tej moje szanse wyjścia na plus z tej bitwy pogrzebała dosyć mocno. No 5400, no to jest bardzo ciężkie do odkucia, tak? No chyba tutaj jedynie ten butterfly jakkolwiek byłby w stanie nam pomóc. No tutaj nie widzę takich skinów innych, chociaż ta MK Welcome to the Jungle, no mamy dwa, no ona ma dwa TSG, więc tutaj no ewidentnie będzie ciężko do tego wrócić, no ale zobaczmy, jeszcze dwie skrzynki przed nami. Dostajemy również to SG 553 za 740 zł. No ale ostatnia skrzynia, no niestety, no, powiem tak, no, ile tutaj będzie miał? 7400, no będzie miał niecałą dychę, tak, 9200, więc kolejna bitwa niestety na dziurę, zostało mi 1600 zł, no tutaj trzeba ewidentnie w jakąś skrzynkę widza uderzyć, która, no mam nadzieję, że znajdę tutaj jakąś złotą skrzynkę, która jakkolwiek da mi wyjść na plus. Bierzemy do 300, no i zobaczmy, czy tutaj coś takiego właśnie fajnego znajdziemy. Mamy 25% knife, tutaj również skrzyneczka 25%, Croxy powodzenia, 110 zł kosztuje ta skrzynka, no nie wiem czemu, ale coś mam wrażenie, że to może być ta skrzynka. Dobra, 550, lecimy. Jak mamy uderzać w procentówki? No to uderzamy w procentówki, no tak naprawdę
chyba tylko taki jeden złoty strzał byłby w stanie nam ten film uratować. 3% na gamma Dopplera, no i jakaś tam minimalna szansa na Howla, więc czym oczywiście na tego flipa gamma Dopplera, tym bardziej, że zostało nam na ostatnie otwarcie 4 skrzynek na raz. Trzymamy kciuki i czy będzie? No, będzie.